Panie i panowie, rozpoczynamy pierwszy konkurs Pucharu Świata Widzów pierwszego sezonu. Mamy 10 uczestników. No i co? Skocznia Bad Mittendorf, chyba w Austrii, o ile się nie mylę. Wielkość skoczni 200 metrów. Oto lista startowa: Tymek Zadymek, Misiek, Andrew, Grandzior, Przemosek, Kacper, Łukasz, Seba, Michaloko i Voldineiro. Na początek będę się starał skakać jak najdalej wszystkimi zawodnikami. Jak coś nie wyjdzie, to trudno. Sezon jest długi, 24 konkursy, wszystkie odcinki będą na YouTubie, a transmisje na Twitchu. Lecimy! Tymek Zadymek jest tym pechowcem i będzie startował jako pierwszy. Ruszył! No, tak średnio bym powiedział. Sorry, Tymek. Na dzień dobry. Trenowałem przed tym konkursem. Widzowie na Twitchu widzieli. Sezon jest długi, więc Misiek 92. Strasznie pionowo leci. Na duży skocznia rzadko skakałem tutaj. 150 metrów, ale ustał. Ustał. To jest dobrze. Jak ustał, to już jest dobrze. 150 metrów Misiek. Jest dobrze. Andrew. Na małej skocznie jakoś lepiej się mi grało. Na dużej będzie tak różnie. Andrew. Wiatr pod narty, a skoki takie słabe. No tak. Tak średnio, Andrew, bym powiedział. Tam mocniejszy podmuch wiatru tam był i po prostu zaczęło szarpać tobą w locie, co skończyło się, jak się skończyło. Grandzior. No tu muszę dobrze skoczyć, bo inaczej będzie średnio ze mną. Nie no, staramy się skakać jak najdalej. Dobra, teraz takie dobre wyjście z progu. No i jest w końcu porządny skok. 177,5 metra, porządny. No to trochę krótko, no ale zobaczymy. Przemosek. Następnym na liście startowej, który za wcześnie wyszedł z progu, ale ustał. No, krótki ten skok, 131 metrów, dopiero trzeci. No co poradzę, no. Duża skocznia, pierwszy konkurs, trzeba się rozgrzać, prawda? Kacper TV. Jak zapisywałem go, jak się zapisywał, to mi mówił, że on zawsze w takich, że on chętny jest do brania udziału w takich właśnie zawodach, ale zawsze daje dupy, zawsze się w takim czymś, więc może tutaj będzie inaczej. Kacper TV. Skoczek numer 6. Też nim tutaj szarpie. Ale poleciał! No i pierwsze miejsce mamy, kurde. 181,5 metra, 173,3 punkta. Wysokie noty. No i wyprzedza o ponad... O niecałe 10 punktów wyprzedza Grandziora. Łukasz. Łukasz, który zapisywał się tutaj na YouTubie pod filmem dotyczącym właśnie tych skoków. No i Łukasz, dobry skok. To był dobry skok, 181 metrów. Również przekroczył tą granicę 180 metrów, drugie miejsce. No ale strata wysoka, pół metra bliżej od Kacpra, a strata no 5 punktów prawie. No i ja. Mój skoczek. Dobre wyjście. O Jezus Maria. Podmuch wiatru taki mocniejszy. No i nie udało się. Widać było, że spadłem tam najpierw.
z góry. Miałem dużą wysokość i tak się spadło po prostu w dół. Michał Loco. Michał Loco i Voldineiro. Ostatnia dwójka. Ach, te różowe narty. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Ale myślałem, że ustał. Myślałem, że ustoi. I nic z tego nie wyszło. Ósme miejsce, no. Nie jesteś ostatni, no. To jest plus. Voldineiro. Ostatni zawodnik pierwszej serii. Tak na stojąco próbuje ten skok. No ale... wyszło jak wyszło. 127,5 metra, siódme miejsce. Nie ma żółtej koszulki po jeszcze w pierwszym konkursie. Nie wygrałeś poprzedniego sezonu, więc cicho. Volti. Przepraszam was bardzo za te skoki. Zrobimy tak. Zrobimy dwa konkursy. Dwa albo trzy konkursy, co? I tak po 2-3 konkursy na odcinek będę wrzucał na YouTube'a. Wycofuję się z rozgrywek. Już nie ma takiej możliwości. Dobra, dymek za dymek. Druga seria. Może teraz będzie lepiej. Może teraz będzie lepiej. Ten pierwszy skok to był wyraźny wypadek. No i to jest najdłuższy lot w tym konkursie. 187,5 metra. Najdłuższy skok jak na razie w tym konkursie, a więc druga seria wyszła bardzo dobrze. Michał Loco. To będzie drugi skok tego zawodnika. No i drugi skok już znacznie lepszy. Ojej, ale poleciał. Ale poleciał teraz. 190,5 metra, pierwsze miejsce. Czemu tak w pierwszym skoku nie było? Michał Loco. Czemu? Co się stało? Spora przewaga. Andrew też słabiutko w pierwszej serii, ale znacznie lepiej niż jego koledzy z belki startowej. No i poleciał. Co skok to dalszy? Co skok to dłuższy od poprzedniego? 198 metrów. Pierwsze miejsce. A więc zawsze to jest na osłodę taki skok lepszy. Bo te pierwsze skoki były po prostu fatalne. Volti. Zobaczymy, co tutaj Voldineiro pokaże. Dziesiąty numer startowy, ale dziwnie wyskoczył. Dwa takie słabe skoki. No, coś tu wyciągnął. Coś tu wyciągnął. 161 metrów, jest to drugie miejsce. Andrew dalej na prowadzeniu. Andrew dalej na prowadzeniu i... Voldineiro wyprzedził o 2,9 punkta Michał Loco, ile dobrze policzyłem. Najlepsza piątka, Przemosek. To jest spora przewaga punktowa już po pierwszej serii, chociaż Przemoska tak nie do końca. Bezpieczne lądowanie, 160 metrów, jest to drugie miejsce. Andrew się wspina, już jest w pierwszej piątce. A więc jest nieźle. Ale Andrew ma potężną przewagę nad Przemoskiem. 42 punktów. To jest spora przewaga. Misiek. 150 metrów. Ustał pierwszy skok, jako jedyny. Jako pierwszy ze skoczku był w stanie ustać skok. No i tu już miał na tyle dużą przewagę, że spokojnie obejmie prowadzenie. 174,5 metra. To nie był dobry skok. Warunki też nie są takie jakieś super. Ale jest pierwsze miejsce. Wyprzedza o 1,2 punkta Andrew. No i teraz czwarty skoczek. Po pierwszej serii. Gospodarz tego konkursu. O Jezus Maria. No i to jest dobry skok. To jest dobry skok. Aczkolwiek
181,5 metra. Nie jest to najdłuższy skok. Obejmuje prowadzenie. Duża przewaga była też po pierwszej serii. Grandior. 177,5. Musi skoczyć tylko 155,5 metra, więc szansa na podium już w pierwszym konkursie jak najbardziej możliwa. Wysoko wyszedł z progu i tak, i pierwsze miejsce, i tak, drugi skok bardzo dobry. 189 metrów, to jest pierwsze miejsce. Fantastyczny skok. Tu już jest podium na 100%. Łukasz. Drugie miejsce, 181 metrów. Nie wiem ile musi skoczyć, ale przy takim skoku Grandziora to musi skoczyć naprawdę daleko i to jest dobry skok, ale czy wystarczy? Nie wystarczyło, 186 metrów. Drugie miejsce, zabrakło no niewiele do tego, żeby objąć prowadzenie. Grandzior jest na pierwszym miejscu jak na razie. No i Kacper TV, ten, który się w takich eventach, w takich zabawach. Zobaczymy. No ten skok nie był jakiś najlepszy. 170 metrów, nieustany. Przepraszam, Kacper. To nie było celowe. Po prostu się zdarzyło, kilku przed tobą też upadło w pierwszej serii. Czwarte miejsce. Grandzior wygrywa pierwszy konkurs. I jest to... Grandzior pierwszy, Łukasz drugi, Seba trzeci, Misiek piąty, Andrew szósty, Michał Oko dziewiąty, Tymek Zadymek dziesiąty, zamyka stawkę. No i tak odrobił sporo. No i co? Kontynuujemy. 100 punktów Grandzior, Łukasz 80, Seba 60, czyli gospodarz 50, Kacper 26 punktów, Tymek, a więc za 10 miejsce 26 punktów, to jest duże, to są duże punkty, to jest pierwszy sezon dopiero, pierwszy konkurs. No to co, od razu lecimy z drugim, tak po dwa konkursy będziemy grać i myślę, że to będzie spoko. Od razu lecimy z drugim konkursem, Bischofshofen HS78, także zobaczymy jak teraz będzie. Tymek znowu ma niestety pecha, znowu startuje jako pierwszy. Mała skocznia tym razem. No i to jest niezły skok. 68,5 metra. Pierwsze miejsce ustane przede wszystkim. No i Michał Oko. Michał Oko ma lepsze warunki wietrzne. 68,5 metra, ale jednak drugi. No to niskie, 17, 17,5, 1 18, oczywiście najwyższa i najniższa nota wykluczona. Mimo tej samej odległości to jednak spora strata do Tymka. Voltineiro, nie poszedł ci ten pierwszy konkurs. Jakoś tak krzywo wyszedł z progu. 68 metrów, mimo to jest drugi. Noty lepsze. Po 18 punktów. Drugie miejsce wyprzedza. O 30 punkta wyprzedza Michał Oko. Michał Oko, mój skoczek to taki Robert Mateja. No może coś w tym jest. No ale sezon jest długi. Przemosek. Warunki się poprawiły. Ale Przemosek sprawdza twardość śniegu. Nieustany skok. Przykro mi. Jakbyś płacił w terminie, to te skoki byłyby lepsze. Wiesz jak jest. Andrew. Wyszedł z progu. Dobre wyjście, ale od razu go coś na dół zniosło, taki jakby odgórny wiatr. Odgórny wiatr taki naszedł na Andrew i po prostu
krótki skok, 63,5 metra. Dobrze, że ustał, przynajmniej nie jest ostatni. Misiek. Misiek, 92. Szósty na liście startowej. I to jest bardzo dobry skok. 73 metry. Pierwszy zawodnik, który minął granicę 70 metra. Kapitalne. Kapitalny skok, dobre noty. Wysoko. Duże punkty. Po pierwszej serii. No i Kasper TV. Nie wyszedł mu poprzedni konkurs. Szczególnie druga seria. Coś mi zlagowało przy jego skoku niestety. Nie wiem czemu. 66 metrów. Piąte miejsce dopiero. Kasper, chyba miałeś rację. Chyba ssiesz po prostu w takich zawodach. Ale sezon jest długi. Lecimy dalej. Seba. Najlepsza trójka. Też tak słabo wyszedł z progu. Zniosło znowu ten wiatr odgórny, taki był mocny. 60 metrów i słabe noty po 14,5 punkta. No i to jest ósme miejsce. Najlepsza dwójka, Łukasz. On może tutaj skoczyć daleko. On jest dobrze dysponowany w tym sezonie. No i to jest 72,5 metra, drugie miejsce. Drugie miejsce, noty 18, 18,5. Same osiemnastki w sumie. Tylko sędzia z nim jest dał 18,5, ale ta nota zostaje odrzucona. No i to jest drugie miejsce ze stratą 4,2 punkty. No i lider. Grandzior, lider po pierwszym konkursie. Słuchaj, Grandzior. Wiesz jak jest. W terminie to będzie dobrze, wiesz? Jak w terminie przyjdą pieniążki, to skoki też będą dobre. Wiesz jak jest. Dobra, lecimy. Żółta koszulka lidera dla Grandziora i zobaczymy, w jakiej dyspozycji jest nasz lider. Nie mam pytań. Mówiłem, żeby w terminie pieniążki były. To teraz tak jest, no. To jest właśnie to, no. Druga seria. Ja pierdolę, nie mogę. Właśnie tak myślałem, wiesz. Tak właśnie myślałem, wiesz, Grandzior. Że to jest twoja słabość, tak. Małe skoczenie to jest twoja słabość. I to się zgadza, to się zgadza. To jest twoja słabość, tak. Przemosek. Jeden z dwójki, który nie wylądował. Krok znacznie lepszy. 65 metrów. No i dobrze, lecimy dalej. Kolejny zawodnik, trzeci w generalce ogólnej, 70 metrów, pierwsze miejsce. Andrew, kolejny uczestnik drugiego konkursu. To może być dobry skok. No tak,
średnio bym powiedział. 66,5 metra jest to oczywiście pierwsze miejsce. No typu 18,5. No ale cóż, lecimy dalej. Kacper TV. Szóste miejsce po pierwszej serii, szczerze mówiąc. Dyspozycja innych zawodników sprawiła, że ta pozycja jest tak wysoka, ale ten drugi skok już był lepszy i jest to pierwsze miejsce. 68,5 metra, no typu 17, 1,16,5, ale wystarczyło, aby objąć prowadzenie. Mia Loco, mimo takiej średniej dyspozycji bym powiedział, to pozycja jest wysoka, miejsce jest wysokie, ale też tak trochę, tak by się odbił mocniej z jednej nogi. No ale daje to prowadzenie. 70 metrów, jeden z nielicznych, którzy byli w stanie tą granicę jednego, granicę 70 przekroczyć. Voltineiro. Tu już jest walka o zwycięstwo. Aczkolwiek dwa równe skoki po 68 metrów, ale drugie miejsce, no nie udało się obronić pozycji. No to dobre po 18 punktów, ale nie dało to prowadzenia. Też będzie ciężko o podium. Tymek. Pierwszy konkurs, totalnie skrzaniony. Fatalny występ. No i drugi konkurs. Nie lepszy od poprzedniego. Przepraszam, Timon. Tak wyszło. Jak się nie płaci w terminie, to potem tak to wygląda. 65,5 metra, nieustane, szóste miejsce. Także Michał Oko już jest na podium. No i Łukasz. Łukasz, który może być liderem po dwóch pierwszych konkursach, jeżeli będzie w stanie ustać ten skok. Ojej, no forma jest kapitalna. 72,5 metra, dwa identyczne skoki. Pierwsze miejsce, wysokie noty, 18,5 punkta, 1,19. 265,5 punkta ogólnie, 20 punktów przewagi. Mamy nowego lidera. Misiek. Misiek też nie najgorzej w pierwszym konkursie. Ale nie wygra. Ba, nawet nie jest w stanie ustać tego skoku. Szóste miejsce. Jakaś klątwa ciąży nad tymi zawodnikami. Jakaś klątwa ciąży nad nimi. Ci, którzy byli pierwsi po pierwszej serii w obydwu konkursach, w drugich skokach, po prostu nie byli w stanie ustać. No i mamy pierwszą trójkę. Łukasz, Michał Oko, Voltineiro. To jest pierwsza trójka. Kacper czwarty, znowu Kacper czwarty. Znowu tuż za podium. Najgorsze miejsce dla sportowca. Tak już bywa. Grandzior 10, 26 punktów do generalki. Ale on mówił w trakcie tego konkursu, że dla niego małe są złe, woli duże, więc lepiej mu idzie z dużymi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Przemosek 4, Tymek niestety dalej, forma słaba. Kontynuujemy. Łukasz pierwsze miejsce 180 punktów, Grandzior na miejscu drugim 126 punktów, Michał Oko wskakuje na miejsce trzecie 109 punktów, no i Kacper czwarte miejsce, jak Arsenal, wiecznie czwarty. No i to się zgadza, pierwszy konkurs czwarty, drugi konkurs czwarty, po dwóch konkursach czwarty. No, dalej Seba, Voltiner szósty, no i tak dalej. Tymek zamyka stawkę.